Dzień dobry, kochani. Witam Was w kartach dnia na piątek. Jakie energie nam będą towarzyszyć? Już sprawdzę. Równowaga po ciężkim tygodniu. Możliwość jakiegoś wzrostu finansowego, bądź też pojawienie się propozycji dotyczącej właśnie dużych finansów, może jakiejś inwestycji, ale też może to być związane z Waszą rodziną, tak? Zbliża się weekend, może ktoś Was właśnie zaprosi. Jeżeli pojawiłaby się ta propozycja, może jakiejś inwestycji takiej długoterminowej, to uważajcie na nią, tak? Tutaj jest przy tej czwórce denarów dziesiątka mieczy. To może się wiązać albo ze zbyt długim oczekiwaniem na jakieś wymierne korzyści z tego, albo też oczekiwanie, które nigdy nie zostanie spełnione, tak? Tak więc właśnie jeszcze umiarkowanie tutaj potem. Jeżeli przydarzyłaby Wam się taka historia w dniu dzisiejszym, to mam wrażenie, że lepiej właśnie w tej czwórce denarów zostać, tak, czyli ja biorę do siebie swoje pieniądze i w jakiś inny sposób je zainwestuję. Jeśli chodzi o wieczór tego dnia, to mi się tutaj rydwan pokazał, tak, czyli albo bardzo szybko Wam minie ten wieczór, albo też to się wiąże z jakąś mobilnością, z jakimś wyjazdem, szykowaniem się na wyjazd, wyjściem również, albo przyjazdem kogoś, tak. To może być też taka kwestia, że no, za bardzo nie będziecie wiedzieć, co zrobić, tak? Bo tutaj te rumaki ciągną po prostu jeden w jedną stronę, drugi w drugą i też możecie mieć właśnie takie porywy, że za dużo jest możliwości do wybrania, no i nie będziecie wiedzieć, co zrobić. Nawet jeżeli w dniu dzisiejszym będziecie bardzo mocno zmęczeni, to sam fakt tego, że no, zbliża się weekend, to będziecie mieć dużo takiej energii do działania i nawet dziecięcej radości. Tak więc tutaj to się przedstawia bardzo pozytywnie i tak trochę przekornie rano pojawiliście się w takich ciężkich energiach, ciężko będzie Wam stać, ciężko będzie Wam się wybudzić. Tutaj trzeba będzie pewnie posiłkować się jakąś kawą, ale potem właśnie już bierzecie rozbieg i idziecie właśnie w stronę końcówki tego dnia już z takim, w takiej pozytywnej energii. Tak więc takie informacje. Aha, jeszcze możecie tutaj ta karta właśnie szóstki denarów, ona może się wiązać, słuchajcie, z pomocą komuś, tak? Czyli możecie podjechać, żeby komuś coś pomóc, może ktoś na przykład poprosić Was o pomoc jakąś finansową, to niekoniecznie musi być propozycja tej inwestycji, albo komuś pomożecie z rodziny, albo jakiejś osobie bardzo młodej, albo też komuś w nowym przedsięwzięciu. Ktoś ma pomysł, zaczyna coś od zera, no i tutaj jest cała akcja właśnie, żeby podać tą pomocną dłoń. Tak więc takie informacje dla Was, kochani, na ten piątek. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, udanego dnia, no i do usłyszenia już w kartach dnia na sobotę. Trzymajcie się.